Cześć playerzy, witajcie w najnowszym Kuplay. Dzisiaj nauczymy się kawałka Chłopcy zespołu Mysłowic. Jeśli śledzicie Instagrama, to dobrze wiecie, że właśnie miał być dzisiaj ten kawałek. Zaczynamy! Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, szukają czegoś, co wypełni im czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że... Oryginalnie utwór zaczynamy od akordu C-dur i to są te trudniejsze akordy w oryginalnej tonacji. My natomiast będziemy skupiali się głównie na tych prostszych akordach, dzięki którym będzie Wam się grało łatwiej, ale nie będzie to oryginalna tonacja, w związku z tym nie możecie tego grać równocześnie z oryginałem, bo się nie będzie zgadzało. Na początek pokażę Wam te trudniejsze akordy z oryginalnej tonacji. Zagramy sobie jedną zwrotkę, a później zabierzemy się za tą łatwiejszą wersję. Na początek akord C-dur. Sam trzeci palec na trzecim progu, na strunie pierwszej, a reszta strun puste. Następnie mamy akord G-moll. Pierwszy palec na pierwszym progu na strunie pierwszej, trzeci palec na trzecim progu na drugiej, drugi palec na drugim progu na trzeciej, a czwarta struna pusta. Akord G-moll. Następnie akord B-dur. Poprzeczka przez dwie struny na pierwszym progu, przez pierwszą i drugą strunę. Drugi palec na drugim progu na strunie trzeciej, a trzeci palec na trzecim progu na strunie czwartej. I ostatni akord to akord D-moll. Pierwszy palec na pierwszym progu na drugiej, trzeci palec na drugim progu na trzeciej, a drugi palec na drugim progu na strunie czwartej, pierwsza struna pusta. Na początku możemy sobie grać pojedynczymi uderzeniami w dół, poprzekładajcie sobie oczywiście odpowiednią ilość razy akordy. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, szukają czegoś, co wypełni im czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. A teraz zabierzmy się za te łatwe akordy. Prostsze akordy to tonacja o jeden ton w górę. Dla mnie mniej wygodniej, jeśli chodzi o śpiewanie, aczkolwiek być może dla kogoś będzie wygodniej. Pierwszy akord to akord D-dur, drugi, trzeci i czwarty palec. Wszystkie trzy palce na drugim progu, na strunie czwartej, trzeciej i drugiej, a pierwsza struna jest pusta. Następnie mamy akord A-moll, więc zostawmy sobie sam drugi palec tego akordu na drugim progu, na strunie czwartej. Pierwsza, druga i trzecia struna puste. Następnie mamy akord C-dur, sam trzeci palec na trzecim progu na strunie pierwszej, a druga, trzecia i czwarta struna puste. I ostatni akord to akord E-moll, pierwszy palec na drugim progu na strunie pierwszej, drugi palec na trzecim progu na strunie drugiej i trzeci palec na czwartym progu na strunie trzeciej, czwarta struna jest pusta. Ok, czyli mamy akord D-dur, A-moll, C-dur i E-moll. Pierwszą zwrotkę będziemy grali sobie pojedynczym uderzeniem w dół. Jeśli oczywiście macie problemy z nauką, nie wychodzi Wam płynne przekładanie akordów, nie wychodzi Wam granie akordów z biciem akordowym i nie wychodzi Wam łączenie grania ze śpiewaniem, to oczywiście na sklepie czeka na Was pakiet startowy w wersji na ukulele. Zapraszam Was serdecznie do tego kursu, po nim złapiecie płynność w graniu. Ok, czyli łapiemy sobie akord D-dur i zaczynamy. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, szukają czegoś, co wypełni im czas. Znowu D-dur. Rzucają kamieniami A-moll w koła samochodów C-dur i patrzą na spódnice dziewczyn E-moll, które nie chcą ich znać. I tutaj wchodzimy sobie z tym intrem, gdzie jest taka wersja tego chórku, takie teraz nie trafiłem w dźwięki. Dobra, beka. Okej, i będziemy ją sobie grali w biciu akordowym. Bicie będzie wyglądało następująco. Du, du, góra, góra, du, góra. I powtórzmy jeszcze raz. Du, du, góra, góra, du, góra. I jeszcze raz to samo. I ostatni raz.
Ok, i lecimy na dokładnie takich samych akordach. Zabieramy się teraz za kolejną zwrotkę. Kolejną zwrotkę będziemy już grali w tym dokładnie biciu akordowym, które było przed chwilą i na dokładnie tych samych akordach, które były przed chwilą i tak naprawdę te cztery akordy tylko i wyłącznie gramy przez cały kawałek. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą. Znowu intro. Dwa razy. Jeszcze jeden, znowu D. Wchodzi trzecia zwrotka. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, marzą zagramy sobie znowu tak jak pierwszą zwrotkę pojedynczymi uderzeniami w dół. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, siadają na chodniku i palą jointy, robią wszystko, żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. I w ten sposób zakończamy utwór. To już cały couplet, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi łapę w górę i napiszcie komentarz pod spodem, czy Wam bardziej pasuje ta prosta wersja, czy ta łatwiejsza i w której wygodniej Wam się śpiewa. Jeśli macie jakieś sugestie odnośnie nowych utworów, również piszcie je w komentarzach. Jeśli chcecie mnie wesprzeć na Patronite i zgarnąć dodatkowe nagrody, wcześniejsze dostępy do kursów i tak dalej, zajrzyjcie na Patronite'a, a jeśli szukacie sprawdzonych, selekcjonowanych instrumentów, które nie brzęczą, stroją idealnie i są idealnie wykonane, znajdziecie je oczywiście na sklepie nauczsiegrać.pl. Trzymajcie się, playerzy, widzimy się w następnych nagraniach. Cześć!